Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny błyskawiczny przegląd wydarzeń na kanale Polityka Zagraniczna. Ten tydzień został oczywiście zdominowany przez szczyt Unii Europejskiej, który był poświęcony budżetowi. Wreszcie udało się osiągnąć porozumienie wśród wszystkich państw członkowskich. A co oprócz tego? Między innymi o kolejnym bardzo ostrym spięciu na linii Pekin-Waszyngton. Zapraszam. Negocjacje budżetowe między państwami wreszcie dobiegły końca i udało się osiągnąć kompromis między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Uzgodniono ramy budżetowe na lata 2021-2027. Ostatnie miesiące doskonale pokazały nam, czym tak naprawdę jest Unia Europejska, czyli platformą do wykowania się kompromisów na kontynentalną skalę. Budżet na lata 2021-2027 wraz z Funduszem Odbudowy mają łącznie wynieść 1 bilion 824 miliardy euro. Sam Fundusz Odbudowy będzie mieć wartość 750 miliardów euro, z tej sumy 390 miliardów euro będą stanowiły granty, a 360 miliardów euro pożyczki. Negocjacje jasno pokazały, że europejscy przywódcy, nawet ci, którzy najgłośniej deklarują proeuropejskie czy prounijne hasła, gdy przychodzi do twardych rozmów, walczą przede wszystkim o korzystne rozwiązania dla swoich państw. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ale chyba zbyt często zapominamy o tym, traktując Unię jako jednorodną organizację. Tymczasem wspólnota to niezliczona ilość zależności, frakcji, nurtów i poglądów. Platforma do osiągania porozumienia przez europejskie państwa. Dobrze pokazuje to fakt, że właściwie cały jeden dzień negocjacji upłynął na przeciąganiu liny, w którym stawką było 50 miliardów euro. Nie chodziło nawet o wielkość funduszu odbudowy, ale to, czy ta sporna kwota ma być rozdawana w formie grantów, czy też mają być to pożyczki. Na najbardziej egoistycznego przywódcę wyrósł zdecydowanie premier Holandii Mark Rutte, który znalazł się pod ogromną presją. W sieci zaroiło się od artykułów wytykających Holendrom, jak wielkie korzyści osiąga ich kraj w porównaniu do innych dzięki wspólnemu rynkowi. Przeważyć szale miało jak zwykle stanowisko Niemiec, które tym razem stanęły po stronie państw południa w opozycji do północy. Porozumienie jest bez wątpienia sukcesem Niemiec i Francji. To te dwa państwa przewodziły rozmowom i najmocniej zabiegały o osiągnięcie kompromisu. A co jeśli chodzi o Polskę? 124 miliardy euro w samych dotacjach dla Polski to ogromna suma. Udało się zachować wspólny front z Grupą Wyszehradzką, do której na różnych etapach i w różnych kwestiach dołączały inne państwa. Jeśli chodzi o same kwoty, to naprawdę nie mamy na co narzekać i jeśli te pieniądze zostaną odpowiednio wykorzystane, czeka nas potężny bodziec rozwojowy. Wynik negocjacji, jeśli chodzi o Polskę, trzeba uznać za duży sukces. A jeśli chodzi o praworządność, jak to możliwe, że te same przepisy przez jednych komentowane są jako twarde rozwiązania broniące praworządności, a drudzy udowadniają, że w ogóle nie ma powiązania funduszy z praworządnością? Otóż chyba tak to właśnie miało wyglądać. Zapisy dotyczące praworządności są, ich zwolennicy mogą odtrąbić więc sukces, ale są na tyle niejasne, że ich przeciwnicy mogą utrzymywać, że tak naprawdę w ogóle ich nie ma. W skrócie, Komisja Europejska ma przedstawić propozycję działań, Rada Unii Europejskiej zaakceptować tę decyzję, większością kwalifikowaną, ale potem, i tu cytat, Rada Europejska szybko wróci do sprawy. Czy oznacza to, że potrzebna będzie wówczas jednogłośna decyzja, jak twierdzi polski rząd? No miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się o tym przekonywać. Ale jeśli myślicie, że to koniec budżetowej sagi, to bardzo Was przepraszam, ale no jeszcze nie. Na budżet zgodziły się już państwa, teraz pora na negocjacje między Radą a Parlamentem Europejskim. Kolejna eskalacja napięć między Waszyngtonem a Pekinem. Stany Zjednoczone dały Chińczykom 72 godziny na zamknięcie konsulatu w Houston. Świat obiegły zdjęcia, gdzie na dachu konsulatu zaczęto coś palić, najprawdopodobniej jakieś dokumenty. Chińczycy oczywiście zapowiedzieli już, że odpowiedzą symetrycznie. Co było powodem tak drastycznych działań Amerykanów? Otóż Chińczykom postawiono zarzuty kradzieży własności intelektualnej, co umówmy się brzmi jak zwykły pretekst. To, że Chiny nie przejmują się prawami własności, nie jest nowością, więc trudno uwierzyć, by jedynym powodem na to, by wyrzucać ich z konsulatu w 72 godziny, było nagłe odkrycie dość oczywistego wcześniej faktu. Stawiamy jasne oczekiwania co do tego, jak ma zachować się komunistyczna partia Chin. A jeśli tego nie zrobią, podejmiemy działania, które chronią Amerykanów, chronią nasze bezpieczeństwo narodowe, a także chronią naszą gospodarkę i miejsca pracy, stwierdził sekretarz stanu Mike Pompeo. Często podnoszonym argumentem jest to, że jeśli rzeczywiście chodziło o ochronę własności intelektualnej, to Houston jest dość dziwnym miejscem na podjęcie takich działań. Bardziej pasowałoby na przykład San Francisco czy Nowy Jork. W każdym razie Chińczycy już potępili działania Amerykanów i zapowiedzieli, że jeśli ci nie wycofają się z tej decyzji, to Pekin podejmie odpowiednie działania.
Kolejna eskalacja napięć między mocarstwami nie wróży dobrze na przyszłość, tym bardziej, że tempo tej karuzeli staje się zawrotne. Hongkong, handel, Morze Południowochińskie, epidemia, teraz kryzys dotyczący działania dyplomatów. Lista problematycznych kwestii rośnie, a podejmowane działania są coraz bardziej drastyczne. Protesty na Dalekim Wschodzie Rosji. Mieszkańcy Chabarowska żądają uwolnienia gubernatora Siergieja Furgała, który został na początku lipca zatrzymany w związku z zarzutami o branie udziału w zlecaniu morderstw kilkanaście lat temu. Oczywiście protesty są związane z tym, że mieszkańcy uważają, że są to czysto politycznie motywowane zarzuty. Chabarowsk to miasto liczące ponad 600 tysięcy mieszkańców, leżące w pobliżu granicy rosyjsko-chińskiej. Żeby uświadomić sobie, jak daleko od Moskwy mają miejsce protesty, warto przytoczyć liczby. Samochodem trasę między Chabarowskiem a Moskwą przejedziemy w 107 godzin, trasą liczącą ponad 8200 km. I zdaje się, że właśnie ten dystans jest prawdziwym powodem protestów, gdyż mieszkańcy czują się ignorowani przez władze państwa. Władimir Putin wysłał do miasta nowego gubernatora, zupełnie niezwiązanego z regionem, co tylko bardziej rozwścieczyło miejscowych. Popularny na miejscu były już gubernator jest oskarżany o współorganizowanie zabójstw na zlecenie kilkanaście lat temu, zanim został politykiem. Wielkość Rosji zazwyczaj traktujemy jak jej olbrzymi atut, jednak nie zawsze tak jest. Utrzymanie kontroli nad regionami oddalonymi od siebie o pół świata nie jest łatwe. Groźba zatracenia poczucia przynależności do Rosji przez regiony leżące w azjatyckiej części państwa to spory problem Kremla, a same działania Moskwy potęgują kłopoty. Jeśli mieszkańcy czują się lekceważeni przez władze centralne, to wysyłanie tam zarządcy, który w Chabarowsku był raz podczas imprezy sportowej, na pewno nie pomoże. Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zapowiedział, że odejdzie ze stanowiska w ramach nadchodzącej rekonstrukcji rządu, co oczywiście od razu uruchomiło karuzelę nazwisk, które miałyby zastąpić obecnego szefa dyplomacji. Według Rzeczpospolitej Jacek Czaputowicz swoją deklaracją zaskoczył władze partii rządzącej. Jako prawdopodobnych następców szefa dyplomacji wymienia się Krzysztofa Szczerskiego z Kancelarii Prezydenta, ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego czy wiceministrów Szymona Szynkowskiego-Welsenka i Pawła Jabłońskiego. Bardzo trudno jest ocenić działalność ministra Czaputowicza, bo biorąc pod uwagę stanowisko, jakie pełni, posiadł on absolutnie niezwykłą umiejętność unikania wypowiedzi, które miałyby jakiekolwiek większe znaczenie. Całe pole zostawia tutaj prezydentowi, premierowi, szefowi kancelarii prezydenta, ministrowi do spraw europejskich czy nawet swoim wiceministrom. Zwróćcie uwagę, jak rzadko jego nazwisko pojawia się chociażby tu, na kanale Polityka Zagraniczna. Jacek Czaputowicz pod wieloma względami jest przeciwieństwem swojego poprzednika, Witolda Waszczykowskiego, który bardzo lubił obecność w mediach. Obecny minister, nawet jak się w nich pojawia, to wypowiada się w sposób, powiedzmy, bardzo dyplomatyczny. Z zewnątrz zaś bardzo ciężko ocenić to, jak zarządzał całą polską dyplomacją. Ze względu na to, że nowy minister zostanie wyłoniony z tego samego obozu politycznego, nie będzie się to oczywiście wiązało ze zmianą prowadzonej polityki. Wyścig na Marsa przyspiesza. Podbój kosmosu jest doskonałą okazją dla państw do tego, by pokazać ich ambicje, ale również technologiczne możliwości. Tylko w tym tygodniu wystartowały dwie badawcze misje na Marsa, jedna arabska, druga chińska, a kolejna amerykańska startuje za kilka dni. Zjednoczone Emiraty Arabskie wystartowały pierwszą w historii arabską misję, która ma na celu zbadanie Marsa. Dziś z kosmodromu na wyspie prowincji Hainan wystartowała największa chińska rakieta, nazwana Długi Marsz 5, a Amerykanie swoją misję badawczą wysyłają w kosmos za tydzień. Koniec lipca tego roku to wyjątkowe okno startowe, podczas którego planety układają się w optymalny sposób, co pozwala na zaoszczędzenie paliwa. Misje mają na celu zebranie danych do badań, m.in. pod kątem występowania na Marsie warunków do powstania życia. Ich nadrzędnym celem jest jednak pokazanie zdolności technologicznych. Na takie działanie decydują się tylko te państwa, które chcą udowodnić, że mogą sobie na to pozwolić. Ze względu na rosnącą rywalizację chińsko-amerykańską, być może wkraczamy w kolejny po rywalizacji amerykańsko-sowieckiej okres wielkiej rywalizacji w sferze kosmicznej. I to już wszystkie informacje w tym materiale. Jeśli pominąłem coś naprawdę kluczowego, bardzo proszę dajcie znać w komentarzach, co waszym zdaniem bardzo istotnego zdarzyło się na świecie w ostatnich dniach. Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.